Już w najbliższą niedzielę 13 maja o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Bogumińskiej rozlegnie się pierwszy gwizdek sędziego spotkania 25. kolejki trzeciej ligi opolsko-śląskiej. Tym razem Wodzisławska Odra zmierzy się przed własną publicznością z BKS-em Stal Bielsko-Biała. Nasi piłkarze zagrają nie tylko o zwycięstwo, ale także o przełamanie fatalnej passy 4 spotkań bez zwycięstwa i 383 minut bez zdobytej bramki. Problem istnieje i trzeba go jak najszybciej rozwiązać, uważa trener koordynator Paweł Sibik, który poprowadził piątkowe zajęcia z zespołem. Jeżeli chodzi o te niestrzelone bramki, rzeczywiście spędza to nam sen z powiek, nam jako trenerom na pewno. Natomiast widać, że rozmawialiśmy o tym i widać, że chłopcy na pewno to przeżywają. Oni z tego tytułu też się martwią, że ta skuteczność jednak zawodzi. No, są takie pasy, jest pasa, gdzie meczy się nie przegrywa, jest pasa, gdzie meczy się przegrywa, jest pasa, gdzie się meczy bramek nie strzela. Mam nadzieję, że ta pasa już się w tym meczu zakończy, że w końcu strzelimy jakąś bramkę i że wygramy mecz. Widać dużą mobilizację, widać, że zawodnicy do treningów bardzo się przykładają, mimo tego, że był tak trudny ostatnio okres, jeżeli chodzi o rozgrywki, gdzie tych meczy naprawdę było dużo. Nam jeszcze wchodziły mecze pucharowe, także my gramy praktycznie co 3 dni. To jest pierwszy tydzień w tej chwili, gdzie możemy potrenować, że możemy coś zrobić, że możemy coś założyć. I to na pewno też napawa optymizmem do meczu niedzielnego. Podczas niedzielnego spotkania trener Tomasz Babuchowski nadal nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Zbigniewa Grassmana. Jednak na boisko być może wybiegną Grzegorz Kaliciak i Dominik Płaza, którzy wyleczyli już urazy. Miałem problem z kolanem od dłuższego czasu. Ubiegłego roku w październiku miałem szytą łękotkę i wydawało się, że już jest praktycznie wszystko w porządku. Ale gdzieś ten ból powracał i ciągle to kolano gdzieś puchło. Na dzień dzisiejszy odpukać, wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że ten proces leczenia już się zakończył i chciałbym już pomóc drużynie. Panowie, pierwszy co brameczkę bierzemy. Grzegorz i Dominik są już w treningu. Jak na pewno to jest decyzja, należy do nich i my im nie możemy nic narzucić. Zawodnik czuje, tym bardziej taki jak Grzegorz Kaliciak, on wie, czy on już może sobie pozwolić na to, żeby wyjść i na 100% zagrać, czy wyjść i zagrać na 20-30%. Na takie coś na pewno on się nie zdecyduje i na pewno my też. Co do Dominika, jest już w treningu troszkę dłużej. Wydaje mi się, że jest bliski tego, żeby wyjść nawet w podstawowym składzie w tym meczu. Też decyzja będzie należała do niego, z tego co z nim rozmawiam. Na pewno decyzja będzie należała do niego oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, czy jest zdrowy na 100%. Oczywiście, czy będzie grał, no to jeszcze jest kwestia 2 dni. Podczas piątkowego treningu prowadzonego przez trenera Pawła Sibika po wspólnej rozgrzewce drużyna została podzielona na 3 grupy. Pierwsza, najmniej liczna, ćwiczyła strzały z rzutów wolnych. Druga grupa pracowała nad skutecznością. Dośrodkowania skrzydłowych na gole mieli zamieniać napastnicy. Z kolei obrońcy ćwiczyli ustawienie w linii ze szczególnym naciskiem na asekurację kolegi oraz szybkością reakcji. Wszystko podporządkowane było niedzielnemu meczowi z BKS-em Bielsko-Biała, który do tej pory zgromadził 33 punkty, notując 7 zwycięstw, 5 porażek i aż 12 remisów. My nie możemy patrzeć na to, jak zagra Bielsko, musimy patrzeć na siebie. My właśnie przygotowujemy się tak, żeby zdobywać bramki, żeby zacząć strzelać, żeby zacząć atakować. Mieliśmy takich przeciwników, taktykę w ostatnich meczach, gdzie staraliśmy się gdzieś tam bardziej bronić. No, zobaczymy. To na pewno też czegoś żeśmy się nauczyli. I gdy będzie taka potrzeba, też będziemy tak grali. Dlatego no, cały czas się uczymy. Cały czas zawodnicy mają coś nowego, jakieś nowe założenia. I to na pewno potrzeba na to wszystko czasu. Wszystkich kibiców zapraszamy na mecz. Sobota, godzina 17. Stadion przy ulicy Bogumińskiej.